Szymon, w czwartek odbył się drugi półfinał Eurowizji. Polsce się nie udało. Nasi reprezentanci nie weszli do finału. Jak ty jako artysta to oceniasz? No cóż, no, tak jak Gromi powiedział, jest wielu znawców futbolu, wielu znawców muzyki, a ja sam wiem, jak to jest występować na tak wielkiej imprezie i tak bardzo napompowanej, nadmuchanej. Mówię o tym baloniku, który wszyscy nadmuchiwali. Jest to olbrzymie wyzwanie, wielki stres, olbrzymi ciężar. Chylę czoła, że Gromi i cała ekipa mają po prostu fajny utwór, bo to jest bardzo fajna piosenka i to jest ich sukces, że wielu ludzi ich pokochało, ten utwór pokochały polskie rozgłośnie radiowe i z tego powinni się cieszyć. Zresztą było okej. Ja przyznam szczerze, że oglądając wczorajszy półfinał byłam pewna, że nam się uda, bo jednak na tle innych państw wypadliśmy moim zdaniem dobrze. Wiesz co, o gustach się nie rozmawia, no generalnie to jest ciężki temat. Tam jest wiele narodowości, wiele stylów muzycznych, tak? No i różne są zapatrywania, oczekiwania. To jest też trochę, umówmy się, poniekąd festiwal troszkę polityczny. Dlatego bawmy się, że i cieszmy się, że mamy dobrą piosenkę, bo to jest dobra piosenka.